Jednym z największych priorytetów powiatu starogardzkiego jest bezpieczeństwo. Świadczy o tym szybko rosnąca sieć urządzeń AED, czyli automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Ostatnio do użytku publicznego oddano 3 kolejne skrzynie życia. Są wielkie inwestycje, które prowadzimy jako powiat starogardzki, ale też i mniejsze, a równie ważne projekty, które konsekwentnie dla bezpieczeństwa i zdrowia naszych mieszkańców razem z Kociewskim Centrum Zdrowia i ratownikami z SOR-u przeprowadzamy. Taką kluczową, sztandarową dla naszego bezpieczeństwa akcją jest Kociewie nadaje rytm. To jest budowa sieci publicznie dostępnych defibrylatorów i dzisiaj mamy wyjątkową sytuację, ponieważ włącza się w ten proces prywatny biznes, firma państwa Hajewskich. Ja myślę, że to chyba zachęcać nikogo nie trzeba, to jest obowiązek, konieczność, ale oczywiście promuję to i uważam, że to jest bardzo szlachetny cel. Montaż takich urządzeń, bo to tak jak wcześniej powiedziałem, jest bardzo nam potrzebne, oby jak najmniej to było używane, ale no niestety życie pokazuje, że to jest bardzo konieczne. Szybka reakcja z użyciem AED znacząco zwiększa szanse ofiary na przeżycie. W jakich sytuacjach możemy dokładnie używać defibrylatora? Jeżeli dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie arytmii, która wymaga jak najszybszego, natychmiastowego wręcz użycia defibrylatora, bliska dostępność do tych automatycznych urządzeń pozwala osobom, które udzielają pierwszej pomocy jeszcze zanim karetka zdąży dojechać na miejsce, użyć defibrylatora i zastosować elektroterapię, czyli walczyć z zaburzeniami rytmu serca, które są przyczyną zatrzymania krążenia. Tak jak na polu bitwy, w walce o nasze życie najważniejsza jest strategia. Tu najważniejszą rolę odgrywa rozmieszczenie defibrylatorów w odpowiednich punktach rozsianych po całym powiecie starogardzkim. Nasz Wydział Ochrony Zdrowia, łącznie z Kociewskim Centrum Zdrowia, typują miejsca, gdzie najbardziej ten sprzęt może być potrzebny. Docelowo myślimy, żeby taką sieć zrobić w całym powiecie. Skupiska ludzi to jest jeden ważny powód, gdzie miejsca, wyboru miejsca, a poza tym docelowo to musi być w miarę tak ta sieć rozbudowana, nawet są mniejsze skupiska ludzi, żeby ta dostępność była powszechna. Do tej pory w powiecie starogardzkim zamontowano 7 defibrylatorów AED. Jednym z najnowszych punktów umiejscowienia defibrylatora stało się Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Starogardzie Gdańskim oraz budynek OSP w Ocyplu. Zamontowanie kolejnego defibrylatora i to w tak ważnym miejscu jak kolejna szkoła ponadpodstawowa, czyli wśród młodych ludzi, u których budujemy świadomość tego, że mogą pomóc, że powinni pomóc. Co więcej, oni posiadają już taką wiedzę na ten temat. Defibrylator, który zamontowany został tutaj w Ocyplu, jest 7 z kolei zamontowany w ramach akcji powszechnego dostępu do defibrylatorów na terenie powiatu starogardzkiego. 5 takich urządzeń znajduje się w samym Starogardzie. 6 w naszej szkole ponadgimnazjalnej w Owidzu, a to jest 7 urządzenie, które poszło już w teren. Chcielibyśmy stworzyć taki spójny system zabezpieczenia zdrowotnego i dostępu do defibrylatorów na terenie całego naszego powiatu. W imieniu jednostki mogę powiedzieć, że sprzęt, który posiadamy teraz, czyli automatyczny defibrylator, ma ogromne znaczenie, bo tutaj wszędzie mamy daleko, można powiedzieć. Jesteśmy oddaleni od najbliższego zespołu ratownictwa medycznego około 20 km i ze względu na bezpieczeństwo naszych mieszkańców cieszymy się ogromnie z posiadanego sprzętu, który otrzymaliśmy dzięki pomocy starostwa. Naprawdę jesteśmy dumni z tego, że możemy takie urządzenie mieć. Sprzęty zakupione przez powiat starogardzki nie należą do najtańszych. Koszt jednego defibrylatora AED to około 10 tysięcy złotych. Te pudełka życia są jednak odporne na wszelkie warunki atmosferyczne, co zapewnia trwałość baterii przez długie lata. Taka kwota to jednak nic przy wartości ludzkiego życia. Polecamy również zobaczyć Dzień Serca w Starogardzie Gdańskim 2018 oraz dziesięciolecie Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.